O nie, 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 nie. Tak być nie będzie, typie. Czekolada, no to nie zła czekolada. O, tak to właśnie miało być zrobione. Kurde, trochę szkoda, że mamy tak mało HP. W sensie tak mało życia. Whatever. Tam skrzynka jest. Tam chyba czeka na nas karta, coś mi się wydaje, bo taka kurde jakaś dziwna. O, platformy się pojawiają. Ty co, to wszystko? Tak, to wszystko. Dobra. Myślałem przez chwilę, że musimy jeszcze jednego takiego gargulca znaleźć. Dobra. Dostańmy się do tej skrzynki. Jest i to. Jest i to, co tutaj mamy. Karta czarodziejów. Burdock Muldon, przewodniczący Rady Czarodziejów 1448-1450. Aha, czyli tylko 2 lata był przewodniczącym i żył od 1429 do 1490, czyli na moje oko żył on 59 lat. Chyba dobrze policzyłem. A jako, że słaby z matmy jestem, no to wiecie, wiecie o co chodzi. Dobra. O, tutaj nam się coś pojawiło. Patrzcie, widzicie? Tutaj musimy iść teraz. Bo tutaj nam platformy się pojawiły. Aj, fuck. Lumos!
Dobra, pyk, 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 pyk. O! No, i jesteśmy na drugiej stronie. Coś za wodospadem, widzę, tu mamy. I co tutaj mamy do zebrania? Co tutaj mamy? Zapalmy sobie światełko, może... Kurde, ty chary, nie blokuj mi się tu. Nie odwalaj mi takich numerów. Coś tutaj zdobyliśmy. Co my tu mamy? Eliksir Wigenowy. Składnik eliksirów. Aha, dobra, czyli to jest to do Snape'a. Myślałem, że zdążę to przeczytać. Oczywiście, że nie. Bo po co? Lepiej zrobić po prostu szybkiego screena i tyle, nie? Lepiej nie dać Michałowi przeczytać. Oj. Dobra. Trochę szkoda, bo tu nie ma żadnego, kurde, obrazka Game Overu ani nic. Szkoda trochę, no ale dobra. Nie można mieć wszystkiego. Wrzucamy ich tutaj. Wrzucamy. No i dobra, mamy ostatniego tutaj chyba. Nie, jeszcze jest jeden. Dobra, to był ostatni. To był ostatni, więc całe szczęście. Bo mogło to by się równie... Różnie, nie równie. Różnie skończyć. Ale równie też swoją drogą. Więc zobaczmy, co tym razem. Tutaj będziemy mieli chyba kolejna karta, co nie? Jak najbardziej. Karta czarodziejów. Morgana Le Fay. Aha, to jest Morgan Fay. Morgan Le Fay. Tak jak to powiedział Harry z wersji na PS1. Średniowiecze, brak danych, czyli nie wiadomo, kiedy się urodziła, kiedy zmarła. Przyrodnia siostra króla Artura. Zajmowała się czarną magią. Przeciwniczka Merlina. Aha, spoko. Okej. Okay. Czyli to samo dowiedzieliśmy się, co w wersji na PC-ta. I to by było chyba na tyle z tego miejsca, co nie? Nic tutaj szczególnego się nie dowiemy. Twój smak trawy. Aha, okej. Okay. Przy okazji pozbieram moje fasolki, które zgubiłem. Ale wiecie co? Ja się jeszcze upewnię w razie co. Dobra. To chyba tyle w takim razie. Już nic tutaj po nas. To co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy, więc... Możemy sobie stąd wybywać, że tak powiem, żeli popą. I możemy sobie tędy przejść, tak jak przyszliśmy. Dokładnie tak. Idziemy sobie laskiem. Jak gdyby nigdy nic, tutaj mamy nawet przejście. I wychodzimy stąd.
Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się podobało tutaj wam w tej lokacji, bo mi na przykład bardzo się podobało. No. Co, chcesz porozmawiać ze mną? There's nothing more to do, so I'm for bed. Nie ma nic do roboty, idę spać, to świetnie. A ty masz coś nam do powiedzenia, olbrzymie? Pogadaj ze mną. Nie wstydź się, ja nie gryzę, tylko połykam w całości takich big boyów jak ty. Dobra, widzimy się w takim razie w dormitorium. Myślę, że tutaj będziemy mogli zakończyć zaraz sesyjkę. No, jesteśmy z powrotem. Idziemy sobie teraz do naszego pokoiku i tutaj myślę, że będziemy mogli zakończyć dzień. Co nie? Tak jest, mamy wszystko, kurde, zrobione, więc... nie to. Źle. Koniec dnia. Dokładnie tak. Szesnaście. A teraz chyba będzie podsumowanie tych wszystkich punktów, jakie udało nam się zebrać. 50. Ravenclaw i Hufflepuff to mają najmniej punktów. 34. A Slytherin ile będzie miał? 40, czyli ma o 10 punktów mniej. Okej. Spoko. Ładne podsumowanko, nie powiem, że nie. Loading screen. No. I tutaj sobie myślę, że zakończymy. Tym razem w nocnym, że tak powiem, w nocnej scenerii. Nie, ale podoba mi się bardzo to, że tutaj mamy pory dnia, że na przykład mamy i dzień i noc. A nie tak jak w wersji na PS1 i na PC. Znaczy, w wersji na PS1 była noc, bo zwiedzaliśmy zakazany las w końcu, no nie? Ale chodzi o to, że tutaj mamy jakby, no, pory dnia, że na przykład, hej, jednego dnia tutaj mamy sobie dzień i normalnie twoja postać kładzie się spać. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się Let's Play podoba i w sposób ciekawy jest on prowadzony, jak informatywny. Dajcie znać w sekcji komentarzy, czy wam się w ogóle seria z Harry'ego Pottera na PS2 podoba. To by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że jestem informatywny. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na grupę na Discord oraz na Facebooku, linki są pozostawione w opisie, no i też polecam zaobserwować mojego Instagrama, ponieważ od czasu do czasu wrzucam jakieś fajne fotki. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć!